Dokładnie 1870 metrów chodnika wybudowano w ramach pierwszego etapu inwestycji prowadzonej w Grabinach i Głowaczowej w gminie Czarna. Inwestycja kosztowała blisko 994 tysiące złotych i w 100% została sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To duża pomoc rzeczywiście państwa rządowa, bo bez tego musielibyśmy za swoje pieniądze chodniki budować, ponieważ do tej pory nie było żadnych środków. Wszystkie te programy, które były, dotyczyły tylko budowy dróg, przebudowy i wtedy ewentualnie można było zbudować chodnik. No a co w sytuacji, kiedy jest droga całkiem z dobrą nawierzchnią, a nie ma chodnika? No nie było takich pomysłów, ani takich środków zewnętrznych. Dopiero Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych spowodował, że mogliśmy tutaj milion wydać i w ogóle z tego projektu wydaliśmy prawie 4 miliony złotych na budowę chodników. Została ta inwestycja wykonana właśnie dzięki środkom rządowym, natomiast gmina Czarna tutaj akurat współpraca układa się bardzo dobrze, realizuje inne inwestycje na innych odcinkach za własne środki, także tutaj chciałbym też podziękować samorządowi gminy Czarna za właśnie taką bardzo dobrą współpracę, że niekoniecznie na tej samej inwestycji razem składamy się, żeby daną budowę sfinansować, ale tutaj słowo wójta ma bardzo dużą wartość i wagę i dotrzymuje słowa, realizując inne inwestycje w innych odcinkach za swoje środki. W Dębicy natomiast wyremontowano 156 metrów chodnika przy ulicy Jana Pawła II w okolicy Wałów przy Wisłoce. Koszt tego zadania sięgnął blisko 70 tysięcy złotych i w całości sfinansowany został ze środków powiatu dębickiego. Ten chodnik przy ulicy Jana Pawła wymaga w całości przebudowy i będziemy się starali jak najszybciej albo po prostu skorzystać z jakiegoś programu, który pozwoli nam zbudować go za pieniądze zewnętrzne w jak największym stopniu, no albo myśleć jednak o tym, żeby nawet za własne środki go zrobić. Ten odcinek tutaj teraz był rzeczywiście w najgorszym stanie, przy którym stoimy. Jak kończą się wały i zmierzamy w stronę Stawów i w stronę Ronda na Straszęcin, to rzeczywiście ten kawałek był w najgorszym stanie, ale później ten chodnik z dużych płyt też wymaga remontu. Nie wygląda dobrze i mam nadzieję, że uda się go, no może nie w tym roku, ale może częściowo uda się też w tym roku zrobić. No ten odcinek tutaj wnioskował pan radny Łukasz Paluch. Obie inwestycje w gminie Czarna i w mieście Dębica zrealizowano z myślą o realnej poprawie bezpieczeństwa pieszych i kierowców. W najbliższych latach tego rodzaju zadania będą jednym z priorytetów władz powiatu dębickiego.